Mateusz Kaźmierczak, nowy mistrz Polski na dystansie sprinterskim. Mateusz, wielkie gratulacje. Pierwszy seniorski medal złoty. Tak, tak, to jest mój pierwszy złoty medal. Cieszę się bardzo, że się dzisiaj udało, bo wyścig nie toczył się po mojej myśli. Bardzo ciężki wyścig. Na biegu z Mateuszem daliśmy z siebie wszystko. Cieliśmy się, jak widzieliście, do ostatnich metrów. Piękna walka, jestem bardzo zadowolony z tego wyścigu. Trochę dalej wyszedłeś na pływaniu dzisiaj. Na rowerze był ogień. Był ogień, razem z Miłoszem Sowińskim pracowaliśmy, żeby dojechać. Mi się udało w mieście urwać samemu, dojechałem, ale jak już pierwsza grupa zobaczyła, że dojechałem, to już przestali jechać i druga grupa dojechała. No i na biegu naprawdę epicka rywalizacja z Mateuszem. Widzieliśmy to przez całe jezioro, jak tam walczycie bark w bark i gdzieś na tych ostatnich metrach, tak, udało się odskoczyć. Oj, powiem ci, Paweł, że troszeczkę wcześniej, bo tak 300-400 metrów wcześniej już zaczęliśmy finiszować, koło siebie cały czas biegliśmy i dopiero Mateusz odpuścił, jak był, nie wiem, 100 metrów przed metą, a już też byłem tak zmęczony, że mi się nogi uginały. Potem padliście na mecie. Piękna walka, jestem bardzo zadowolony z tego. Dla ciebie, Mateusz, chyba też udany sezon, co w tym roku? Na razie tak, na razie jestem bardzo zadowolony z wyniku, zwłaszcza z Meksyku, że życiowy wynik, mam nadzieję, że będzie taki więcej pod kwalifikacje pod Igrzyska Olimpijskie w Rio 2016. Ostatnio troszeczkę mi nie idzie z tym pływaniem, ale sądzę, że już jestem troszeczkę podmęczony sezonem, odpoczniemy, zrobimy robotę i znowu będę jak narodzony. No właśnie, Mistrzostwa Polski już za nami w tym roku, gdzie jeszcze planujesz wystartować? Teraz planuję wystartować za 3 tygodnie w Chinach, na Pucharze Świata. Puchar Świata w Chinach, tak. Dobra, tak. To trzymam w takim razie kciuki. Mateusz, raz jeszcze gratulacje. Dziękuję bardzo.